Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś województwo pomorskie. Jest ze mną Krzysztof. A pierwszy dołek to... Może nie pierwszy dołek, ale pierwszy jakiś ciekawszy sygnał, jakaś blaszka z numerem prawdopodobnie 10. Jak do tej pory same łuski, ślady walki, jakieś pierścienie wiodące. Ale zobaczymy, czy coś jeszcze będzie wychodzić. Później pójdziemy do lasu i na drugie pole. Poszliśmy w las. Pierwszy ciekawszy sygnał to... Nie wiem, kubek na żywicę? Na drzewo? Raczej tak. Na pewno mam pierwszą monetkę, gdzieś mi wypadła. Ale gdzie ona była? Jest tutaj. Cesarstwo. Tak jest. Jedyneczka czy piątka? Piątka. Tym razem 10 groszy współczesne. 2013. Lecę dalej. Do następnego. Mamy kolejny dołek. Jest kolejna monetka. Z daleka już widać, że cesarstwo. I tym razem nie w lesie, a na polu. Dziesiątka będzie. Widzimy to pierwszy rok. No i bardzo ładnie. Dziewięć dwa, lecimy na żywo. Sprawdzamy, co to? Monetka? Co to by chciało być? Jakieś aluminium, bo lekkie. Pięćdziesiąt fenoli. Tak jest, 50 fenoli aluminiowe. ID 92 zniszczone. Lecimy dalej, do następnego. Od dłuższej chwili nic, same śmieci. Pełno łusek tu na tym polu. Teraz jest kolejna moneta. No, pewnie współczesna. Tak jest, 5 groszy współczesne. Dobre i to. Do następnego. Niedzielny wypad zaczynam od 5 groszy. Czterdziesty dziewiąty rok. Piękna pogoda jak na luty. Nie tracę czasu, ruszam dalej. To mamy jakąś klamerkę. Chyba ją nawet trafiłem. Coś takiego. Pogoda dopisuje, śnieg stopniał. Także biorę się za wykopki. I do usłyszenia przy kolejnym dołku. Słońce za chmurami. A ja mam kolejny fancik, tym razem guzik. Coś takiego. I pole dosyć puste, same śmieci, pełno łusek i innych odpadów. Ale nie poddaję się, lecę dalej do odcięcia. Do usłyszenia.
Kolejne przyłożenie. Coś tu wystaje, moneta czy jakaś podkładka tylko. Już sprawdzamy. Co to by chciało być? Monetka. Aha. Coś będzie fajnego chyba. Myślałem, że będę miał sreberko z Pomorza. Taka monetka. A to tylko jeden frank. Daty nie widać, ale powojenny prawdopodobnie. Nie wiem, który to może być rok. 48, 50, któryś. Nie widać dokładnie teraz daty. Także fałszywy alarm. Ale ładnie się zaprezentowało. Lecę dalej. Do następnego. Dosyć płytko. Pudełko aluminiowe. Coś takiego. Aluminiowe opakowanie z dziurkami. Speciality Olympia gum. Nie wiem, czy to było opakowanie na prezerwatywy. Całkiem możliwe, podobne widziałem. Lecimy dalej. Tym razem guzik z gryfem lub z lwem. Podobny do tego, co dostałem od Sylwka. Pozdrawiam, Sylwek. Chociaż nie wiem, nie ma korony. Przyjrzę się mu później, ale bardzo ładny fancik. Lecimy dalej. Małymi krokami będziemy zbliżać się do podsumowania dzisiejszego i wczorajszego wypadu na Pomorze. Jak widać, pełno śmieci. Bardzo dużo łusek na tym polu. Polmosy, jakieś harmoszki i inne śmieci, pełno tego. I za chwilę lekko przemyję i pokażę te ciekawsze fanty. Do usłyszenia. A jeszcze chwilę po obiedzie, musiałem wyjść. Jasno jest, także idę jeszcze chwilę pobiegać. Jak coś wpadnie, to dogram. I wracamy do siebie. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Może jeszcze coś wpadnie ciekawego na tym Pomorzu. Tam był gaciak. A tuż obok kolejna krągłość. Prawdopodobnie plomba. Tak jest. Ale mam coś regionalnego. Plomba Gdańsk. Danzig. Elegancko. Lecimy dalej. Jest kolejny fancik. I chyba to jest po prostu drut. Miedziana linka zwinięta tak w patynie. Kolejny sygnał. Guzik. Co to jest? Oż morda. Czyżby miał zlepek, raz, dwa, trzy, czterech monetek? Ale się trafiło. Oczywiście. Odkładam, robię zdjęcia, za chwilę wracam. Ale sztos, na sam koniec wypadł. Pięknie.
widzę, że na pewno to jest zlepek z co najmniej 5 monet i nie chcę tego ruszać. Widzę, że pierwsza moneta to jest 48 część talara, także możliwe, że jest ich tam więcej, ale nie chciałbym tego rozbierać. 1772 albo 7. Ale sztos, na sam koniec wypadu, za chwilę jej wracamy do domu. I mam jeszcze kolejną monetkę. Co to będzie? Nie to widzę. Jedynka. Cesarstwo czy Adolf? Jedynka Adolfowa. I oto takim akcentem żegnam się z województwem pomorskim, wracam do siebie i zapraszam na podsumowanie. Finał finałów, podsumowanie. Dwie monetki współczesne, dwie monetki PRL, cztery fenole, dwa cesarstwo, dwa Adolfo. To jest jeden frank francuski. Nieźle przeorany. I data 1941. Plomby. Drobniejsze kawałki brązu. Plomba Danzig. I na odwrocie herb Gdańska, także mam regionalny fant. Klamerka. Kalesoniaki, Celta. Ten bardzo ładny. Będzie to belgijski. Wojskowy. I na sam koniec najlepszy fancik wpadł. Pokażę go tutaj. Pierwszy zlepek. Pierwsze sreberka w tym roku. I tu mamy 48 część talara 1777. A dwie pozostałe ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, trzecia część myślałem, że to będzie 12 część talara z Frederikiem Wilhelmem, ale jest trochę mała, niespełna 20 mm. No ale fancik bardzo fajny, drugiej się nigdy nie dowiem, co tam jest. Ale podejrzewam, że 3 sreberka. Także piękny hat-trick z Pomorza. Odwiedziny rodziny i wykopki, dwa w jednym, pięknie. Na dziś to wszystko, jak się podobało, zostawcie kciuka i do usłyszenia wkrótce.